dzisiaj mamy do czynienia z absolutnie przełomowym dniem. Ten dzień na pewno przejdzie do historii, ponieważ Polska potrzebuje czystego, taniego, bezpiecznego źródła energii, energii elektrycznej, energii cieplnej. Atom, a zwłaszcza tak zwany mały atom, to bardzo dobra droga do szybkiego uzupełnienia naszych zasobów. Polska potrzebuje tanich i czystych źródeł energii. Modernizujemy polską energetykę po to, aby takie źródła w jak najkrótszym czasie zapewnić. Te tanie, czyste i bezpieczne źródła energii będą służyły Polsce przez dziesięciolecia. Już na początku chciałem podziękować panu prezesowi Danielowi Obajtkowi, szefowi grupy Orlen, panu prezesowi Michałowi Sołowowowi, prezesowi grupy Syntos za podjęcie się tego naprawdę niesamowicie ważnego zadania dla całej polskiej gospodarki, dla całej polskiej energetyki. Dziś, powiedzmy też to bardzo wyraźnie, takie bezpieczeństwo zapewnia nam energetyka węglowa. Jesteśmy w tym miejscu przecież ze względów historycznych. Polska nie mogła w czasach PRL-u, nie potrafiła później w kolejnych latach III Rzeczpospolitej rozwinąć energetyki atomowej. Dlatego opieramy nasze bezpieczeństwo na węglu i dziękuję wszystkim górnikom, całemu przemysłowi węglowemu, wydobywczemu, że takie bezpieczeństwo jest nam zapewniane. Ale ze względu na politykę klimatyczną Unii Europejskiej, a w Unii Europejskiej jesteśmy i chcemy być, ze względu na tę politykę spalanie węgla będzie coraz droższe. Będzie coraz droższe, będzie się wiązało z coraz wyższymi kosztami zapłaty tak zwanych opłat ETS, czyli opłat za emisję tony CO2. Podam tylko jedną liczbę, jedną podstawową liczbę w moim wystąpieniu. Otóż rocznie dzięki posadowieniu jednego reaktora SMR będzie można zaoszczędzić od 100 do 200 milionów euro rocznie na emisji CO2 na tym, że nie trzeba będzie przeznaczać takich środków na zakup uprawnień do emisji CO2. A więc potrzebujemy pilnie alternatywy. Atom i mały atom są taką alternatywą. SMR-y, Small Modular Reactors, mogą powstać w ciągu najbliższych kilku lat. Byłem teraz w Stanach Zjednoczonych kilka dni temu. Rozmawiałem o tym z panią wiceprezydent Kamalą Harris. Kilka tygodni temu w Polsce był pan prezydent Joe Biden. Również z nim rozmawiałem o małych reaktorach jądrowych, które są przyszłością energetyki atomowej, są przyszłością energetyki w Polsce. Szanowni Państwo, SMR-y to także oszczędność na całej infrastrukturze przesyłowej. Infrastruktura przesyłowa jest drogą częścią całego systemu elektroenergetycznego. Rozwijamy ją dzisiaj bardzo intensywnie po to, aby móc zapewnić podłączenia dla odnawialnych źródeł energii. Ale chcemy, aby poprzez rozproszony układ posadowienia SMR-ów, co najmniej w 20 kilku miejscach, a w przyszłości nieco dalszej, w jeszcze większej liczbie miejsc w Polsce, zapewnić dostęp do małych reaktorów jądrowych w bardzo wielu miejscach w Polsce. Szanowni Państwo, to także ogromna oszczędność związana z całą produkcją prądu, ponieważ w bilansie, co bardzo łatwo jest przeanalizować i myślę, że dzisiaj tutaj też będzie jeszcze o tym mowa, prąd płynący z energii atomowej, jądrowej jest dużo tańszy. Elektrownia SMR wymaga zaledwie 10% tego miejsca, które zajmuje tradycyjna elektrownia atomowa. Tak zwana wyspa jądrowa małego bloku atomowego zajmuje powierzchnię boiska piłkarskiego. W inwestycjach, które dzisiaj inicjujemy, chodzi o tanie, stabilne, bezpieczne i czyste źródła energii elektrycznej. Transfer najnowszych technologii równa się również rozwój.
Polsce, rządowi Rzeczypospolitej Polskiej, który tutaj mam zaszczyt reprezentować, bardzo zależy na tym, aby wraz z nowym otwarciem energetyki, nowym atomowym otwarciem energetyki, przyszedł do Polski transfer technologii. I dziękuję panu prezesowi Danielowi Obajtkowi, że zadbał podczas tworzenia umów wstępnych, potem konkretyzacji tych umów, właśnie o to, aby taki transfer technologii miał miejsce. To również większe dochody do gmin. Dla gmin, powiatów, samorządów, nie tylko w wielkich ośrodkach, także w tych mniejszych miastach, mniejszych miasteczkach, które tego potrzebują. Nie tylko czystej energii cieplnej, czystej energii elektrycznej, ale także dochodów do gmin. To także nowe miejsca pracy. Setki tysięcy miejsc pracy, setki tysięcy nie tylko przy budowie, ale także to utworzenie całego wielkiego, nowego sektora produkcji przemysłowej w szerszym rozumieniu tego słowa. I dziękuję także panom prezesom za zapewnienie podczas waszych działań, że co najmniej 50% wsadu technicznego, ale także produkcyjnego będzie wytwarzane w Polsce. To wielki sukces, ponieważ to oznacza nowe miejsca pracy, transfer technologii, wielkie szanse dla rozwoju dla małych i średnich polskich firm. Szanowni państwo, kończąc, powiem tak, od roztropnego programu budowy energetyki jądrowej w Polsce zależy nasza przyszłość. Zależy przyszłość energetyki w Polsce, ale także przyszłość przemysłu i przyszłość rozwoju gospodarczego. Dlatego konsekwentnie od lat przełamujemy też rosyjski dyktat w tym obszarze. Pokazaliśmy, że przełamanie niemożności, imposybilizmu w dziedzinie gazu jest możliwe. Polska była całkowicie uzależniona od gazu jeszcze kilka lat temu. Zbudowaliśmy interkonektory, nowe połączenie do Norwegii, nowe połączenie gazowe. Rozbudowujemy terminal w Świnoujściu i budujemy nowy w Zatoce Gdańskiej. Pokazujemy, że ta inercja, ta niemożność przełamania impasu stała się możliwa. I tak jak tu udowodniliśmy sprawczość i efektywność, tak też udowodnimy sprawczość i efektywność w naszym programie energetyki jądrowej. Atom to bezpieczny most w czystą, bezpieczną, tanią energię w przyszłości. Atom to jednocześnie ogromna szansa dla polskiej gospodarki i dla całego polskiego społeczeństwa. Dziękuję bardzo. Transformacji energetycznej nie jesteśmy w stanie w żadnym wypadku zatrzymać. Ta transformacja energetyczna będzie bardzo mocno szła, nie tylko na świecie i w Europie. Ktoś, kto zostanie w tyle, będzie miał przestarzałą gospodarkę, niewydolną gospodarkę i niekonkurencyjną gospodarkę. Nie zatrzymamy tego trendu, nie zatrzymamy uwarunkowań klientów, nie zatrzymamy w żadnym wypadku technologii. Musimy iść z tym nurtem, nie mamy żadnego innego wyjścia. Stworzyliśmy dlatego koncern multienergetyczny, dlatego, by pewna wielkość tego koncernu, skala koncernu, bilans tego koncernu mógł spowodować transformację energetyczną. I to wszystko, cała transformacja wpisuje się w naszą strategię, którą niedawno generalnie przedstawialiśmy. To jest strategia 320 miliardów złotych w inwestycje. Głównie w inwestycje związane z transformacją. Najskuteczniejsza transformacja to jest energetyka zielona, zeroemisyjna. Ale proszę państwa, energetyka zielona, zeroemisyjna nie do końca jest stabilna. Oczywiście polski koncern naftowy w to będzie inwestował. Inwestujemy w offshore, w onshore, fotowoltaikę. Ale ta energetyka zielona, zeroemisyjna musi być uzupełniona energetyką zeroemisyjną. A taką energetyką do uzupełnienia jest tylko i wyłącznie duży i mały atom. Nie ma innych możliwości. Nie ma utrzymania systemu, nie ma bezpiecznego systemu bez jednostek pracujących w podstawie. I dziś właśnie ta energetyka, w tą energetykę musimy inwestować. Inwestując w zieloną energetykę, nie możemy zapominać o energetyce zeroemisyjnej. I to, co powtarzam, jedynie taką energetyką jest energetyka atomowa, duży i mały atom.
Proszę Państwa, bardzo mocno analizowaliśmy wszystkie technologie. To nie jest tak, że zajmowaliśmy się tylko fuzjami, połączeniami, kierunkami i by być wielkim. Oczywiście również analizowaliśmy różne rodzaje biznesu, transformacji, sojuszów, ponieważ to było koniecznie potrzebne, proszę Państwa. Wielkość koncernu jest potrzebna do odpowiednich sojuszów. Sojuszy gospodarczych, sojuszów technologicznych, ale również bardzo mocno analizowaliśmy kwestie małych reaktorów atomowych. Wspólnie z naszym partnerem, z największym polskim przemysłowcem, panem Michałem Sołowowem. Te analizy doprowadziły do jednego wniosku, że dziś technologia GE Hitachi jest technologią najbardziej zaawansowaną, jeżeli chodzi o mały reaktor atomowy. Nie ma innej technologii tak bardzo mocno zaawansowanej, czyli BWR X300. Tak się nazywa SMR o mocy 300 MW. I nie tylko my wybraliśmy tą technologię, również tą technologię wybrali Kanadyjczycy. Już zaczynają proces inwestycyjny, ale również Stany Zjednoczone i również my wybraliśmy tę technologię. Ten reaktor będzie drugim reaktorem, który powstanie, oczywiście w pierwszej kolejności powstanie w Kanadzie, w Darlington. Oczywiście następny reaktor powstanie w Polsce na przełomie 2028-2029 roku. To jest bardzo krótki czas. To jest czas, który nam jest potrzebny. My musimy bardzo mocno inwestować w energetykę, byśmy mieli energetykę, która zdecydowanie wzmocni nasz przemysł, wzmocni naszą konkurencyjność. Energia z BWR X300 jest 30% tańsza niż z elektrowni gazowych. To, co pan premier mówił o CO2, to jest następny wielki plus. Ale to nie wszystko, proszę państwa. To jest również ciepło dla naszych miast. To jest bardzo ważne, nie tylko tania energia elektryczna, ale również ciepło dla naszych miast, ciepło dla naszych obywateli, dla naszych mieszkańców. Założyliśmy spółkę Orlen Synthos Green Energy. Otrzymaliśmy zgodę Komisji Europejskiej na założenie tej spółki. Następny, bardzo ważny dokument, który został podpisany, to było 23 marca w Waszyngtonie, został podpisany dokument o współpracy między polską stroną GE Hitachi, Ontario Power i TVA. Ontario Power jest jedną z największych firm energetycznych w Kanadzie. Zarządza również aktywami atomowymi. Jeżeli chodzi o TVA, jest to firma, która, jest to agencja rządowa, która zarządza w 6 stanach energetyką w Stanach Zjednoczonych. Ten dokument mówi o wspólnym projektowaniu i dostosowaniu tak naprawdę reaktora do wymogów europejskich i do wymogów polskich. To zdecydowanie usprawnia proces inwestycyjny. Są to modułowe reaktory. One są kalkowane, one mogą być produkowane. Taki reaktor sam, serce tego reaktora to 4 metry na 20 metrów. To zdecydowanie przyspiesza procesy, proszę Państwa, inwestycyjne. Co jest dla nas bardzo ważne w przyspieszeniu wszelkich procesów inwestycyjnych. Proszę Państwa, dziś następne bardzo ważne wydarzenie. To jest wydarzenie, które dotąd nie miało miejsca. Dziś został podpisany list intencyjny między Exim Bankiem a DFC, można powiedzieć bankami amerykańskimi, można powiedzieć agencjami, które są pod nadzorem rządu amerykańskiego i kongresu. Ten list mówi o wsparciu 4 miliardów dolarów na budowę w Polsce i nie tylko floty SMR-ów. To jest bardzo ważne wydarzenie, to jest bardzo duże wsparcie. Dlaczego tak to bardzo mocno, proszę Państwa, podkreślam? Czy te instytucje, za którymi stoi rząd amerykański, inwestowałyby w niepewną technologię, inwestowałyby w coś, co jest niebezpiecznie, niepewne, coś, co wymaga dłuższych analiz? Nie, proszę Państwa, nie inwestowałyby. Czyli to pokazuje wiarygodność tej technologii. Jeszcze tu podkreślę. Firma
którą współpracujemy, GE Hitachi, to stabilna firma, mająca 70 lat doświadczenia. Wybudowała 67 reaktorów na świecie, w 10 krajach. Firma mająca potężny potencjał. Więc nie obawiamy się tego procesu. Te wszystkie dokumenty w kongresie plus agencje dzisiaj w ambasadzie, za co dziękuję bardzo mocno panu ambasadorowi Brzezińskiemu za wielkie zaangażowanie do podpisania tych umów. Są bardzo dla nas potrzebne, bezpieczne, uwiarygadniają tak naprawdę nasz proces. A z drugiej strony, proszę państwa, znacie mnie, znacie państwo pana Michała Sobowowa. Jak za coś się weźmiemy, to musi wyjść. Nie ma innego wyjścia. Wyjdzie, panie prezesie. Sądzę, że w 2029 uruchomimy pierwszy reaktor. Jeszcze odnośnie tych reaktorów, to co było tu powiedziane. To jest 30% niższy koszt, tańszy koszt energii. To jest ciepło dla naszych miast. To są dostosowane sieci. To są alternatywy dla byłych również elektrowni węglowych. To są alternatywy dla stref przemysłowych, ale to jest też alternatywa dla naszego wodoru. Jeżeli my chcemy budować, proszę państwa, offshore i chcemy kiedyś zająć się paliwami syntetycznymi, a chcemy zająć się paliwami syntetycznymi, nie uciekniemy przed również transformacją paliwową. A paliwa syntetyczne tworzy się z wodoru i z CO2. I do tego potrzebna jest energetyka stabilna, zeroemisyjna, generalnie, byśmy mogli poprzez elektrolizery tworzyć zielony wodór i w ślad za tym poprzez CO2, które będziemy uzyskiwać w Płocku i w innych elektrowniach, tworzyć paliwo syntetyczne. To jest następny etap, to nie jest tylko energetyka. To jest następny etap, który będzie związany również z Bałtykiem, również z offshore'em. Proszę państwa, to nie są wizje, tylko to jest fakt. My już nad tym, proszę państwa, współpracujemy. Pracujemy z innymi koncernami, gdzie będziemy zawierać sojusze w tym zakresie. Niektóre kraje są zdecydowanie bardzo zaawansowane. To wymaga miliardów. Dlatego wiecznie co po niektórym musiałem tłumaczyć, dlaczego łączymy te wszystkie koncerny. Do tej pory niektórzy tego nie rozumieją. Nie wiem dlaczego. Wystarczy przeczytać, wystarczy zobaczyć, jak świat idzie technologicznie, wystarczy zobaczyć, jakie świat implementuje technologie, jakie świat wiąże sojusze gospodarcze. Wystarczy tylko na to popatrzeć. Po prostu nie być złośliwym. Wystarczy na to popatrzeć i kochać kraj tak, jak my ten kraj, proszę państwa, kochamy. Dziś, proszę państwa, spotkaliśmy się, bym mógł ogłosić potencjalne wstępne lokalizacje. Oczywiście, to są wstępne. Dokonaliśmy wstępne badania, weryfikacje, geologię, ale potrzebne są przez 2 lata badania geofizyczne, ale również potrzebny jest dialog społeczny. My nie chcemy tego budować bez dialogu społecznego. My udowodnimy społeczeństwu, że jest to technologia w pełni bezpieczna. Czy reaktory buduje się w miastach? I to są niektóre lokalizacje, tym bardziej małe reaktory umieszczone 34 metry czy 5 pod ziemią są w pełni bezpieczne. Te reaktory zabierają pasywny system bezpieczeństwa. System, który bez interwencji człowieka wygasza się w ciągu 7 dni. Są w pełni, proszę państwa, bezpieczne. Więc nie ma się co obawiać. Nie ma się co obawiać. Bardziej obawiajmy się tego, czym się trujemy, jeżeli chodzi o CO2, inne kwestie. To niesie większe, proszę państwa, niebezpieczeństwo. Zresztą polski naród jest przychylny do budowy reaktorów. Chce tych reaktorów, chce taniej, czystej energii, chce oddychać, chce mniej chorować. Oczywiście w żadnym wypadku nie eliminujemy tu węgla, to co pan premier powiedział. Węgiel jest naszą podstawą, ale musimy myśleć o nowej konsumpcji, o rosnącej konsumpcji na energię. Musimy myśleć o blokach, które będą, proszę państwa, wygaszane. Musimy myśleć. Dlatego stworzyliśmy spółkę na zasadzie spółkontroli, by ta spółka była zdecydowanie szybsza, by ta spółka nie mieliła jak młyny, bardzo powoli. Ona ma mielić bardzo szybko, ona ma bardzo mocno szybko działać. Mamy bardzo sprawną załogę, której się chce pracować. Telefony, SMS-y o 11 nie są dla nich mobbingiem. To jest właśnie ważne. Bardzo ważne. I właśnie, pora i czas przedstawić lokalizacje. Wstępne lokalizacje. Wocławek, Ostrołęka, Stawy Monowskie, Kraków, Nowa Huta.
Dąbrowa Górnicza, okolice Warszawy, Stalowa Wola, czyli strefa, Tarnobrzeska strefa ekonomiczna. Do końca roku, proszę Państwa, przedstawimy w sumie 20 lokalizacji. 20 lokalizacji. Ale to wymaga współpracy, to co podkreślam, z samorządami, z częściami, częściowo z samorządowcami rozmawiamy. Ale też chcemy miastom pokazać, co zamiar dla ich mieszkańców. I proszę Państwa, nie możemy wiecznie tkwić w jednej rzeczy. Nie możemy wiecznie tkwić w tym, że coś jest drogo. Nie możemy wiecznie działać na zasadzie wsparcia. Oczywiście, proszę Państwa, kwestie energetyki trzeba wspierać w sytuacjach anomalii, w sytuacji wojennej, w sytuacjach COVID-u. Trzeba czasami ręcznie sterować, by nie zniszczyć swoich gospodarek. Ale można podawać czasami lekarstwo. Ale my musimy wyeliminować przyczynę, a tą przyczyną eliminuje się poprzez nowe, sprawdzone, dostępne technologie. I nie możemy myśleć przez pryzmat roku, dwóch wyborów, proszę Państwa, bo tak nie zbudujemy zdrowej, sprawnej gospodarki. Musimy decyzje podejmować i nieważne, że się kończy kadencja. Ważne, że jest następna i musimy to, proszę Państwa, budować. Budować dla dobra Polaków i dla dobra waszego bezpieczeństwa właśnie takie decyzje musimy podejmować. Wspólnie z polskim rządem, który bardzo mocno pomaga. Teraz pod koniec, proszę Państwa, chciałem podziękować przede wszystkim panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Niejednokrotnie z nim na ten temat rozmawiałem. Z panem prezesem również. Wielka jego wola i zrozumienie tego, co chcemy zrobić. Panu premierowi Morawieckiemu, który bardzo mocno też rozmawiał ze stroną amerykańską. Panu premierowi Sasinowi. Pani minister Annie Moskwie, która również bardzo mocno była zaangażowana. Chciałem podziękować panu prezesowi Sołowowi. Chciałem podziękować wszystkim pracownikom Orlen Synthos Green Energy. Chciałem i proszę was jeszcze o szybszą pracę. Ja wiem, że to jest kwestia regulacyjna, którą musimy wspólnie z naszymi partnerami dopracować. Wiem, że są zaangażowane instytucje publiczne do tego, ministerstwa, agencje. Też mamy sojusz choćby z agencją z Kanady, czy z innymi, czy sojusz z agencjami amerykańskimi. Ale musimy w Polsce pokazać, że coś budujemy zgodnie z planem, że jesteśmy godni tego zaufania, godni tej technologii, bo ta technologia nie tylko daje nam biznes, ale daje nam bezpieczeństwo. Czym mniej węglowodorów, tym większe bezpieczeństwo dla naszego, proszę Państwa, kraju. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za tak liczne przybycie. Dziękuję mediom, które wspierają ten proces inicjatywy i wszystkim, którzy są w ten proces inicjatywy bardzo mocno zaangażowani. Uważam, że postawimy ten reaktor i postawimy dziesiątki innych w Polsce i nie tylko w Polsce. Nazywamy to zielonym murem energii. Dziękuję bardzo.